The Dietrich, nowo otwarty punkt w Lubaczowie przy ulicy Konopnickiej 3, zaprasza do współpracy instalatorów, biura projektowe i klientów indywidualnych. Punkt oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru technicznego, a także serwis urządzeń. Na klientów czekają też atrakcyjne ceny. Sami. Przez drzwi w głębi wchodzi florestan, nie zdejmując kapelusza, zbliża się ku kanapie z tyłu. Podchodzi i opiera się obiema rękami o poręcz. Ani zabawnisia, ani Tatiana nie odwracają się. Tatiana robi robótkę, zabawnisia okazuje zdenerwowanie. Florestan. Przepraszam, że się spóźniłem. Wygrałem wielki mecz tenisowy i musiałem się przebrać. Walka przeciągnęła się zbyt długo. Tatiana, nie odrywając się od pracy. Oto jest zabawnisia, o której tyle panu mówiłam. Nowe, ohydne rajfurstwo. Ale mogę się zapoznać. Nic mnie to nie kosztuje. Robi ruch taki, jak gdyby chciał obejść kanapę na prawo. Mógłbyś pan się przywitać pierwej ze mną. Florestan zatrzymuje się i po raz pierwszy spogląda na króla. Skąd znam tę garbatą małpę? Idzie ku królowi. To jest Ryszard III. Dostał nieograniczony urlop i właśnie odbywa pokutę. Jest to komedia zaaranżowana przeze mnie. Florestan, podchodząc do króla, mówi swobodnym tonem, zdejmując kapelusz. Bardzo mi przyjemnie będzie pana poznać waszą królewską mość. Chce się zbliżyć i wyciąga rękę. Pierwszy morderca, skierowując ku niemu sztylet. A! Nie potrzebujesz wcale wyciągać ku mnie swojej łapy, panie, którego nie śmiem nazwać. Możesz rozmawiać ze mną na odległość. Zabawnisia patrzy z zachwytem na Florestana. Ależ srogi jest ten twój Ryszard, pani Tatiano. Nie spodziewałem się, żeby król mógł być tak wulgarnie brutalnym. Król chce się rzucić i robi krok naprzód. Mordercy wstrzymują go ostrzami sztyletów. Gdyby nie ci panowie, leżałbym pewnie rozciągnięty na dwoje tym koncerzem. Wskazuje na miecz króla. Czy nie dosyć już, panie Florestanie, zajmować się tą kukłą? To nie jest rzeczywisty człowiek. Jestem rzeczywistszy niż wszystkie wasze postacie, które muszę tu od 5 lat oglądać. Jestem jak beczka pikrytu. Proch nie zostanie z tych więzień, gdy raczył nareszcie wybuchnąć. Florestan słucha go z uprzejmym uśmiechem. Wszystko jedno. Panie Florciu, proszę zaraz przyjść tu do mnie. Ależ to śliczna dziewczynka. Właśnie dziś skończyłem nowelę, w której występuje osoba zupełnie podobna do pani. Pan Florestan Wężymont? Florestan wita się z zabawnisią i siada na krześle na prawo, lewym profilem ku widowni. Już ma zacząć mówić, kiedy przerywa mu król. W ten sposób kondensuje moją siłę. Jakże przyjemnie jest miażdżyć ludzi, kiedy się jest młodym. Ryszardzie, mamy na razie zupełnie dosyć twoich zwierzeń. Uspokój się i myśl o niedługim podwieczorku. Pani,
Widzę, że tym razem pani Tatiana nie omyliła się co do mego gustu. Właśnie potrzebowałem nowej kobiety. Wie pani, że uważają mnie za Don Juana? To nieprawda. Chodzi mi tylko o pewne przelotne stany, które następnie zużywam dla celów artystycznych. Ale przecie nie jest pan artystą. To takie dziś pospolite. Wszyscy są dziś artystami. Pogardzam sztuką, pani. Używam jej tak, jak używam wszelkich innych zabaw, którymi również pogardzam. Jedyną zabawą, której nie pogardzam, jest kobieta. Nie wytrzymam towarzystwa tego urwipołcia. Ciszej, stara marionetko. Słucham, co pani chciała powiedzieć? Więc czymże pan jest w istocie? Zaczyna pan być niezmiernie tajemniczym. Gdybym pani powiedział, jaki jest mój zawód, i tak nie uwierzyłaby pani. Wolę nie mówić, ale ile mogę, jestem wszystkim. Czuję w panu jakiś straszny apetyt. Robi pan na mnie wrażenie lądowego rekina. Powiedz pani, zwyczajnej świni. Czyż nie widzisz, że to jest zwykły pragmatysta? A co to jest pragmatysta? Pragmatysta jest to zwykłe bydle. Z tą różnicą, że teoretyzując swoje bydlęstwo, wmawia to innym jako jedyną filozofię. On bredzi. Ani ja nie jestem pragmatystą, ani pragmatyzmem nie jest tym, czym jest w wyobraźni króla. Co do filozofii, jestem twórcą szkoły ponad skończonych monadologów. Nie uznajemy materii martwej zupełnie. No dobrze. Więc ten stół może się we mnie zakochać? Ten stół nie, ale istnienia żywe, które go składają, mogą się tak samo kochać między sobą, jak my, którzy jesteśmy też cząstką wszechświata. Pani ma oczy jak koralowa żmija. Pamiętam, jak kiedyś spała u mnie, również śpiącego na piersiach, a gdy się obudziłem, spojrzeliśmy sobie w oczy. I co? Nie ukąsiła pana? Ha, gdybym nie ugryzła, nie mówiłbym teraz z panią. Sekundę konała już w moich palcach, podczas gdy ogon jej bił mnie po ręku, a nawet po twarzy. Dobrze ci tak. Takich to tylko bić w mordę. Ach, gdybym mógł cię choć raz zajechać. Robi ruch naprzód. Mordercy wstrzymują go z sykiem. Radzę waszej królewskiej mości zaprzestać tego kpienia z mojej osoby. Nie jeden już popamiętał takie drwiny. Czy pan jest silny? Czy z pana często wyśmiewali się już w życiu? Niech pani dotknie mego bicepsu. Kiedy wstydzę się jakoś, mam wrażenie, że to boli, kiedy jest takie twarde. Nie było jeszcze człowieka, który by ośmielił się kpić sobie ze mnie, nie licząc tego wariata. Ha, ha, ha. Nic innego na razie nie pozostaje mi, jak śmiać się. Ale jeszcze zobaczymy. Wierzę, że wszystko ostatecznie musi mieć sens jakiejś ogólnej kompozycji życia. Słychać gong trzy razy. Thank you.